Czym są oracles i dlaczego ciągle się o nich wspomina? W czym pomaga taki czynnik czy band protokół? Czy są one dodatkiem czy niezbędną częścią działania publicznych blockchainów? No cóż, dzisiaj właśnie odpowiemy na te pytania, przybliżając najciekawszych graczy tego sektora, czyli Chainlink, protokół Band, API 3 oraz DAI. Zapraszamy! Uwaga! Ten film oraz wszystkie zawarte w nim informacje nie jest doradztwem finansowym, a my nie jesteśmy doradcami finansowymi. Pozdrawiamy, CryptoBros! Obecnie w świecie publicznych protokołów budowane są niesamowite rozwiązania i niesamowite aplikacje i automatyzacje naszego codziennego życia. Ostatnio furor robią tokeny NFT, ale samo DeFi pozwala nam być naszym własnym bankiem. Możemy sobie zastawić nasze krypto bezpośrednio z portfela i wziąć pożyczkę w dolarach, nie pytając o zgodę żadnego bankiera, ani też przedstawiając celu, na który chcemy tę pożyczkę. Oto tak parę kliknięć, kilka minut i mamy pożyczkę na dowolny cel. Blockchainy jednak i protokoły w technologii blockchain nie są w stanie komunikować się ze światem zewnętrznym. Potrzebują one danych z naszego rzeczywistego świata, które w odpowiedni sposób 24 godziny na 7 dni w tygodniu, no bo przecież krypto nie śpi, będą dostarczane do tych protokołów w odpowiedni sposób i przetwarzane tak, żeby protokół je zrozumiał. I właśnie te odosobnione blockchainy w ten sposób używają oracles, aby komunikować się z naszym rzeczywistym światem. Dla przykładu załóżmy, że mamy sytuację, w której farmer kupił ubezpieczenie przy pomocy protokołu EtherRisk, który to protokół w razie jakiegokolwiek kataklizmu wypłaca automatycznie ubezpieczenie. Protokół EtherRisk ma wszystko zaprogramowane do działania, jednak skąd taki protokół będzie wiedział, że gdzieś na świecie jest kataklizm? No cóż, blockchain może więc być idealnie zaprogramowany, jednak bez danych z zewnątrz, nie będzie działał. Fakt ten, iż blockchainy czy protokoły potrzebują danych rzetelnych i prawdziwych, które są do nich dostarczane przez właśnie oracles jak Chainlink, sprawia, iż oracles są jednym z najważniejszych elementów całej tej naszej zdecentralizowanej rzeczywistości. Dlaczego jednak zdecentralizowane właśnie dane są tak bardzo ważne? Są ważne, ponieważ jeżeli dane zależałyby tylko od jednej firmy, to ta firma mogłaby próbować oszukać klienta i stwierdzić, że w tym miejscu nie było powodzi, tylko na przykład mały deszczyk i farmer nie dostanie od nich ani grosza. Jeżeli jednak te dane będą doprowadzane do blockchaina z bardzo różnych i to rzetelnych źródeł, sytuacja taka, że te dane będą nieprawdziwe, jest bliska zera. Blockchainy po prostu nie potrafią funkcjonować bez zewnętrznych danych. Chodzi nam oczywiście o blockchainy z naszego powyższego przykładu, które potrzebują danych zewnętrznych, a nie tylko blockchainy oparte o krypto. Prawidłowe dane dostarczone do blockchainu są bardzo ważne, gdyż jeżeli dostarczymy do protokołu fałszywe dane, to cała nasza automatyzacja umożliwiona dzięki tej technologii będzie działać na nieprawdziwej informacji, tracąc jakiekolwiek zastosowanie. Hej, sorry, że przerywam film. Zajmie mi to dosłownie tylko chwilkę. Otóż chodzi o to, że kryptowaluty są niesamowicie ważne. Dlatego szerzenie wiedzy o nich jest teraz najważniejszą rzeczą, jaką można robić. My, czyli ja i mój brat Krzysiek, chcemy szerzyć ten nowy, przyszły system finansowy, który w przyszłości używany będzie na całym świecie. Chcemy go szerzyć ze wszystkimi Polakami i dla Polaków przede wszystkim, właśnie dlatego nasz kanał jest po polsku. Pomóż nam i polub ten film, napisz jakiś komentarz, bo dzięki temu algorytmy YouTube'a pokażą go największej liczbie rodaków. Zacznij działać, otwieraj firmy, programuj, inwestuj. Jeżeli pracujesz dla rządu, to otwieraj drzwi dla kryptoekonomii, bo to jest przyszłość. I musimy razem pracować, aby Polska miała w tej przyszłości ważną rolę.
Dzięki serdecznie za wysłuchanie, a teraz już wracamy do filmu. Oracles są więc niesamowicie ważne, bo przecież nie będzie możliwe funkcjonowanie DeFi, nie będzie można wziąć żadnych pożyczek ani zastosować żadnego ubezpieczenia bez sprawnie działających źródeł informacji doprowadzanych do protokołu. Na chwilę obecną rynek Oracles przejął właśnie Chainlink. Chainlink jest na rynku najdłużej i jego danych używa praktycznie każdy blockchain na świecie. Chainlink jest również rozpoznawany przez międzynarodowe korporacje, więc nie jest już tylko ograniczony do środowiska krypto. Jak zobaczymy pod zakładkę Enterprise, to widać czarno na białym, kto stosuje już zdecentralizowane dane, tzw. Stinky Linka. Jak to się przyjęło mówić na krypto Twitterze? Mamy tu m.in. Google, Intel, Oracle oraz organizację bankową Swift. Ale przecież Chainlink kosztuje przynajmniej w chwili nagrywania tego filmu 30 dolców, a jego wycena to 12 miliardów dolarów. No, na pewno już za późno na zyskową inwestycję. Oj, chyba nie. Chainlink spełnia tak ważną rolę, że według nas powinien w najgorszej sytuacji zajmować trzecią pozycję w całej kryptosferze. Jak popatrzymy na ranking, to Chainlink jest obecnie na pozycji 10. Wyżej wyceniany od Chainlinka jest, no nie wiadomo do czego służący Litecoin oraz XRP, który jest całkowicie kontrolowany przez firmę Ripple. Również bardzo wysoko jest scentralizowany Binance. Według nas co najmniej te trzy projekty powinny być pod Chainlinkiem. Nasza wycena bierze tutaj pod uwagę aspekt decentralizacji. Ale powiecie, chwileczkę, dlaczego właśnie taka decentralizacja? Przecież Binance jest największą giełdą na świecie, mają największą liczbę użytkowników, przedstawiają coraz to nowe produkty w różnych zakresach, czy to są kontrakty pochodne, czy to są DeFi, czy to są stakeowanie i tak dalej. Dlaczego Binance według nas powinien być niżej? Otóż na chwilę obecną nie. Na chwilę obecną Binance zasługuje na trzecią lokatę, czyli dokładnie tam, gdzie jest. Ale zastanówcie się. W chwili obecnej większość pieniędzy w krypto, poza Bitcoinem od niedawna, to są pieniądze prywatne. Ale w przyszłości, jeżeli instytucje zaczną wchodzić w rynek ze swoimi miliardami, to jak myślicie, czy oni biorą opcję 1, czyli swoje miliardy założą na zaprogramowane automatycznie, zdecentralizowane i niezależne protokoły, czy może swoje miliardy wrzucą w usługi przedstawione przez chińskiego giganta, który będzie miał teraz nad nimi kontrolę? Świat krypto i wymagania użytkowników blockchainów znacznie się zmieni, jak w ten świat wejdą wielomiliardowe instytucje. Przejrzystość, niezależność i przewidywalność zdecentralizowanych protokołów według nas będą jedynym tak naprawdę wyborem takich graczy. Pamiętajmy, że rynek jest młody i będąc w nim już teraz, jesteśmy jak nigdy w historii przed instytucjami, funduszami i przed bankierami. Przyjrzyjmy się innym projektom, które mogłyby odnieść sukces jako blockchain Oracle. No mają oni niezmiernie trudne zadanie, ponieważ Chainlink przejął większość rynku, 90, może więcej procent. Spójrzmy jednak lokalnie. Jak spojrzymy na Azję Południowo-Wschodnią, tam jest taki jeden lider, który dość dobrze sobie radzi. Tym liderem lokalnym jest Band Protocol. Zbudowany on jest na Tethermint z blockchainu Cosmos. Band nie miał szans konkurować z Chainlinkiem na Ethereum, więc skupili się oni na ekosystemie protokołu Cosmos. Będąc częścią tego środowiska, udało im się zdobyć pozycję lidera Oracle tego ekosystemu. Na pewno pomogły tu wysokie ceny na Ethereum i fakt, że gigant Binance ma swoje BSC, czyli Binance Smart Chain, również zbudowany w ekosystemie Cosmos. Wysokie ceny gazu na Ethereum okazały się plagą na tyle silną, iż użytkownicy postanowili przenieść się właśnie na Binance Smart Chain, ponieważ Binance Smart Chain jest tańszy w użytkowaniu. No nie mówimy tu o tych, co mają miliony, mówimy o normalnych użytkownikach, którzy chcieliby zainwestować 100, 200 czy tam 1000 dolarów. Za tymi użytkownikami podążają deweloperzy i programiści i oni budują na tym Binance Smart Chain, zwiększając zapotrzebowanie na właśnie źródła danych zewnętrznych, czyli właśnie na serwisy Band Protocol.
I na tych dwóch powinniśmy w sumie skończyć, ale przedstawimy jeszcze dwa ciekawe protokoły. Pierwszym naszym honorowym projektem, który może coś zwojować, jest projekt o nazwie API 3. Zespół od API 3 zarządzał tak zwany Node, chain linka przez lata. Byli oni jednym z wielu zdecentralizowanych walidatorów danych płynących od Chainlink. Ich Node był jednym z najlepszych w całym systemie, tej właśnie przewodzącej Oracle. Wiedzą więc oni doskonale i to od środka, jak działają Oracles i co może pójść nie tak. Może nawet znaleźli jakieś minusy, jakie posiada sam Chainlink i postanowili stworzyć swój własny projekt, który będzie technicznie lepszy. No, kto wie? Są oni wspierani finansowo przez Emurgo. Emurgo to korporacyjne ramię Cardano. A ponieważ Cardano ma szansę być drugą platformą smart kontraktów na świecie, zaraz po Ethereum oczywiście, API 3 na pewno zwraca uwagę i jest bardzo ciekawą propozycją. Ostatni już projekt, jaki chcemy przedstawić w Oracles, jest to projekt DIA, czyli DIA. DIA, no jeżeli popatrzymy na ich stronę, to mają tam jakichś tam partnerów, ale w porównaniu do Chainlinka, czy nawet w porównaniu do Band, no to jest nic. Co nas w tym projekcie zainteresowało, to iż ten projekt jest tworzony przez ludzi, którzy siedzą w samym środku europejskiej bankierki. Jest to właśnie Szwajcaria, Austria i Niemiec. Sam ten fakt wydaje nam się, że pomoże temu projektowi, który jest nadal młody, rozwinąć się i znaleźć bardzo dobrych partnerów. Zatem start powinni mieć obiecujący. Jak szperaliśmy w internecie, to znaleźliśmy informacje potwierdzające, że technologicznie projekt DIA jest jednym z najlepszych projektów na świecie. Czy to prawda? No cóż, trzeba by było zapytać jakiegoś znajomego eksperta programującego w blockchainach. No na co mamy małe szanse. Dlatego też DIA, honorowa opcja, może zainwestować mniejszą sumkę w razie jakby im coś tam się nie udało, bo same Niemcy to już spory rynek. Pozdrawiamy i nie zapomnijcie zasubskrybować, dać łapkę oczywiście w górę i oczywiście ten dzwonek, który da Wam niezwłocznie znać, że teraz czas na kryptowrót.